Halo, halo, Artur Rzucki. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej kariery w F1 2017 w zespole McLaren Honda, sezon drugi. No i taki widać przed nami wyścig o Grand Prix Malezji na torze Sepang International Circuit. 28 okrążeń. Kwalifikacje, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo zaskakujący wynik. Pierwsza sesja była taka początkowo, no tak, przez całą sesję tak lekko korpiły, to nie wiadomo, bo to są na warunki na Intery, czy to warunki jeszcze From uncompromising heat to unrelenting, we're almost ready to go then. And this is what suchopony. the starting grid looks like for Q2 today's całe w race. deszczu, An immense a lap from Lewis kurczę już Hamilton suche. yesterday puts him on pole position. Najgorsze to and właśnie dwa Valtteri Mercedesy na samym Bottas that początku. To completes jest the właśnie front to, co row. nas najbardziej Looking down the boli. rest of the grid, we Potem have ja czwarty, Raikkonen kierunek z Kimi, and ale zobaczmy, gdzie jest, McLaren, teraz zobaczmy. Max Verstappen Max jest przed and Vettelem, Vettel, Perez, ale potem, teraz Massa, zobaczcie, mamy Fiat Pereza, and Carlos Sainz, tutaj dwa Toro Grosjean, Rosso, ale Magnussen, no też nie. Julian Palmer and Ale teraz Stroll, patrzcie. Ericsson, Ericsson jest 15, 16 jest Fernando Alonso and Daniel Nico Ricciardo i Alonso. Jestem Maroką, proszę bardzo, z karą Esteban ostatni. Ale zobaczcie, że Ricciardo nie dostał się do Q2 nawet. Alonso tak samo. Nawet a do Q2 nawet wszedł przed nimi Wehrlein. Tam Ericsson to było zaskakujące mega. Widzę, że na dwa pit topy strategia. No. W środku widzę słonecznie. Aha, tu w ogóle mediumach jeszcze. A mogę sobie to edytować? Proszę bardzo, ja bym chciał sobie to zedytować na supersofty. Czy to nie będzie ciekawsza strategia, słuchajcie? Takie coś? 8-9, zobaczcie, podobna liczba kółek na supersoftach, więc będzie ok. Nie ryzykował, nie, nie chciałbym tutaj zakładać mediumów, więc tutaj zobaczmy, zapłacę sobie na 29, tak, o, orów na 52 kilo. Mówić co, o, tak damy sobie, o, a no nawet jeszcze, o, no dobra, tyle. Dobra, tyle. Ja bym chyba jechał na 2 pit stop, na pewno nie na 1, na 2 jechałbym, jechałbym właśnie tak, że na 8 i potem na 19, super softem na softy i potem na... jeszcze raz super, zobaczmy jakie opony mają wszyscy, większe stawki ma. Ja tutaj widzę, że Verstappen i Perez mają softy, ktoś tam jeszcze ma softy. Na końcu Ocon i Ricardo i Ericsson. No tak więc co, bez zbędnego przedłużania, lecimy na wyścig. Więc słuchajcie, ruszamy do wyścigu Grand Prix Malezji, Państwa, 5 świateł i... Poszli, to jest start dosyć dobry, fatalny Hamilton, w sumie nawet dwa Mercedesy fatalnie startowały. Raikkonen jak wystrzelił, jak sport, słuchajcie. Wiecie, to będzie trochę pytanie, czy to będzie teraz dla nas miejsce, bo tutaj kanapka się stworzyła z takich tych dwóch kierowców. Dwóch w sumie fińskich kierowców, troszkę chyba widzę kolizję z Bottasem, co tam się dzieje, to jest niemożliwe. Perez, zobaczcie co robi. Perez trzeci, wow. No to nieźle, słuchajcie. Perez wyjeżdża na tego całej batalii w pierwszym zakręcie na trzecim miejscu. To będzie problem, mają, słuchajcie, bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo ślizgów. Nie wiem, co jakim cudem ja zrobię czwarte miejsce w kwalifikacjach. Tu mam dużo ślizgów. O nie, wyjątkowo. Aha, czyli muszę potarte jechać chyba ten odcinek z trasy. No bo tak się wydaje, bo jak nie jechałem potarte, to miałem uślizgi. No bo trzeba będzie się uszyć w trakcie wyścigu. Nie wiem, w scenikach miał się problem, w kwalifikacjach jakoś zmiany jednego. Tutaj też momentami mam te uślizgi właśnie. Ale widzę, że jak sobie w miarę z tym jeszcze radzę. No i uślizgi mam jeszcze w jednym momencie wyścigu. A mianowicie właśnie tutaj, w tym zakręcie, który idzie teraz. Tu mam uślizgi. O właśnie, to było lekko czuć, jak mnie zarzuciło. I tutaj mam. W sumie, nie, uślizg tutaj jest raczej spowodowany tym uślizgiem tam, więc to właśnie tam był ten pierwszy zakręt. Tam lekko mnie zarzuciło ten właśnie ten zakręt, w którym mam problemy. Nie mam pojęcia, jak go przejechać. No i zobaczcie, że tutaj Raikkonen teraz znacznie odstaje Perezowi. Oczywiście mamy lepszy silnik od Ferrari, ale Ferrari jak na cały bolid się lepiej stoi od nas. Więc tutaj na prostej, mimo DRS-u, że tak, brak DRS-u powoduje, że Kimi ma odjeżdżać właśnie. A z DRS-em to Kimi po prostu powinien, tylko to, że pewnie, no Kimi powinien się zbliżyć do, jak powiem, mojego tyłka, tak, do tyłu mojego bolidu. I tak w sumie na tym naprawdę nic więcej, nie powinien w sumie nawet atakować. Zobaczymy jak się, zobaczcie jak my teraz oddychaliśmy z Kimim jednak. Perez teraz na przodzie tej całej ferajny, która idzie za nami.
I zobaczymy, jak Perez on długo wytrzyma presję i jak długo będzie na tej pozycji jechał. No i w sumie zauważyłem, że teraz doszedł słabo jadę, więc tutaj Kimi próbuje uszukać swojej szansy. No fajnie było jakby przyblokować Kimiego do czasu boksów, do tego właśnie samego kółka. Dobrze było jakby Kimi zjechał razem ze mną, bo po prostu wtedy jakby Kimi zjechał razem ze mną, to nie bym był w stanie wyprzedzić w boksach. Bo jeżeli Kimi zjechałby kółko później, to mógłbym mieć, wiecie, na jednym kółku mu mógłby nadrobić za dużo i po prostu mógłby wyjechać po boksach przede mną. No właśnie, to jest znowu kolejny raz prawie uślizg. No więc lepiej, żeby Kimi zjechał razem ze mną, na to sam kółku co ja. No, teraz ze mną, tak? Bo inaczej mówię, mógł być problem z nim, w sensie mógł być problem z wyjazdem ponownie na pierwszej pozycji w boksach. Perez przez chwilę tam, Perez póki jeszcze właśnie tam będzie na tej pozycji 3-3 jechał. Czy Perez tak będzie przez jakiś czas, Perez przez jakiś czas tak będzie liderem, póki nie zejdzie na zmianę opon, więc w sumie Perez ma o tyle dobrze, że Perez startuje w softach, mógłby od razu zjechać do boksu, od razu mediumy ubrać, nie musi zjechać, bo tak, jeżeli nie bierze mediumu. Oj, Alonso jest w boksie, ujajaj, no to Alonso była tam potobowany, był starczy po tym starcie. No miejsce Alonso by założył mediumy. No, mediumy i potem na końcu wyścigu supersofty. O, słuchajcie, tam coś się za nami stało. Jakaś kolizja za nami, albo jakaś awaria. Słuchajcie, safety car. Aj, tylko wieczór safety car, właśnie chciałem to powiedzieć. Palmar pala do wyścigu, dobrze bardzo. Out of the race. No właśnie, że chciałbym safety car, to prawda z normalnego, ja mam safety car jako pojazd SC, ale no nie VST. Nie chciałem wielkiego safety car, chociaż ten też nie jest zły. Dobra, więc Alonso przez to troszkę do nas nadrobił, no nie nadrobił w sumie, bo... W sumie Alonso nas nie nadrobił, bo też go dotyczyły ograniczenie prędkości. A przy okazji, no, przynajmniej sobie zacznijmy trochę paliwa, nie? Więc zawsze jakiś plus. Dobra, słuchajcie. VST się kończy, za chwilę będziemy... Chciałem sobie troszkę dzwonić, żeby mieć duży zapas tej delty na start, na wyjazd na prostą. Nie wiem, do pewnej prędkości, ale zobaczcie, że tam cały czas Palmer jest na tym torze i jest rzutem flagą. No i zobaczcie, jak jest daleko teraz Alonso, jak bardzo, jak mocno nam teraz stawkę zamyka. No szkoda, jakieś tam awaria, to nie wiem, jakieś, no nie, no awaria nie chyba, to chciał się stać na starcie u Alonso, jakieś kolizy może. No ale kurde, 17 pozycja Alonso, no masakra. On był na przykład dlatego Ricardo jest tam 16, bo w Q1 była taka właśnie mrzawka w sumie, taka stricte mrzawka, nie? Niby padał deszcz, tak? No padał deszcz, ale wszyscy nabijali czasem na super softę, tak? Nie, ale potem widzę, że patrzę w tabelę i nie wiem gdzie, na przykład patrzę, widzę, że jest kurde, nie wiem gdzie jest Vettel, bo gdzie jest Alonso, nie? Bo o co chodzi? I patrzę, Vettel tam chyba 15, Max Verstappen 14 chyba, Alonso jeb 17, Ricardo 16, nie? Bo okej, no Vettel tam z Maxem jeszcze robili swoje różnie na Interach, naprawdę no są szybsze niższe stawki, więc tutaj oni sobie mogli na ten Interę mogli pozwolić. Ale wiecie, Daniel nie był w stanie się dostać, tak samo Alonso też jechał na Interach, nie wiadomo czemu. Wystarczyło, żeby pojechał na tych na supersoftach i już by zepnął Daniela Ricciardo, bo tam Vettela, tam nie wiem, Maxa chyba nawet. Sam Daniel Ricciardo, więc tam był problem u Red Bulli Ferrari z awansem, więc oni prawdopodobnie musieliby w końcu wyjechać po sliki. No bo tak by to nie wyszło. Niestety zobaczcie, opór bardzo, mamy nawet szybsze kółko od Kimiego na razie. Zobaczymy, czy Kimi będzie w stanie teraz pobić je. Bo jak wiemy, no Kimi aktualnie ma dosyć dobre tempo. No, po takim pierwszym zakręcie to chyba kolejnego naszego kółka nie zrobimy. Zobaczcie, że jest tej złych informacji jest... No, te informacje są takie właśnie, że Hamilton wyprzedził Pereza i zobaczcie, teraz to będzie takie jedno wielkie odjeżdżanie.
Tam ktoś jeszcze blokuje stawkę, to są prawdopodobnie dwa torosy, to są dwa torosy w sumie. Na tym miejscu, więc tu jest Hamilton, Perez i coś tam jeszcze się prawdopodobnie odłoczy. Nie, może to jest Vettel, fajnie było jakby to był Vettel. No a potem właśnie jest duża przepaść też i tam na pewno tam, nie wiem co to może być, to może być Max, to może być, nie wiem, może Bottas, nie mam pojęcia w sumie nawet, kto to może być. No, ale wydaje mi się, że gdzieś tam w tej grupce też mocno przeszkadzają dwa Torosa, czyli Carlos Sainz i Daniel Kwiat. A my tu tutaj piąte kółeczko ciskamy, jak na razie bez uślizgów w tych miejscach, w których zawsze są. Tutaj również, więc no, gdyby nie tamten błąd w pierwszym zakręcie, to tutaj byłaby szansa na nasze kółeczko, ale jednak no, dupcia pupcia nie da się z tego zrobić. No, więc trzeba oczywiście bogatą mieszankę, bo tu Kimi się za bardzo zbliża. No oczywiście tylko, tak jak mówiłem, podjedzie mi pod tył bolidu i w sumie nic więcej nie będzie w stanie zrobić. Zobaczymy, co będzie na prostej. Na prostej to samo, tylko na prostej jest dłuższa, więc tutaj trzeba troszkę zjechać, ale Kimi widzę cały czas utrzymuje linię, nie chce jej zerwać. A ja właśnie tego dążę, żeby zerwać tą linię. Trzy kółeczka i za chwilę wizytujemy naszych mechaników. Tak jak wspominam jeszcze raz. Dobrze by było, jakby Kimi zjechał razem z nami do boksu. Jak mówię, no... Na razie nie był w stanie pobić mojego okrążenia. O, proszę bardzo, pierwszy rekord w pierwszym sektorze. To prawda, niewiele. No bo mówię, Kimi mógłby pojechać jakieś jedno wystrzałowe kółko, całe, nie wiem, całe kółko na bogatym szansę i wszyscy mogły po swoim boksie na 10 kółku na następnym, tak, miał wjechać w tych boksach. Co prawda wjechalibyśmy prawdopodobnie wtedy łeb w łeb. Aż do pierwszego zakrętu, no... Taki wyjeżdżający z boku, to jednak on miałby lepiej. Więc tutaj... wszystko zależy od tego, wiecie, jak będziemy... Jak się ułoży, kto kiedy zjedzie, bo to też ważne. Ale jeżeli zepsujemy pierwsze boksy, no to myślę, że Kimi po prostu już odjedzie nam. Albo ktoś, jak ktoś tam przylukuje, to 3% na przykład jest szansa na odjadą. Chociaż zobaczcie, że z tych, którzy mogą nam odjechać, to prawdopodobnie na razie to jest Kimi, bo zobaczcie, że Hamilton mimo tego, że jest na pozycji trzeciej, no tam teraz odłączył się z kimś jeszcze, więc Perez prawdopodobnie jedzie na czwartej, na piątej pozycji. I zobaczcie, że dalej mamy ogromną przewagę nad Hamiltonem i tym kimś, kto jedzie na pozycji czwartej. To prawdopodobnie nie jest Perez, czy może to jest Verstappen albo Bottas. No wiem, sobie takie rzeczy. Zobaczmy, czy będzie jeszcze kółko. Nie będzie, 20 nawet, wow. Kimi tak samo nie pora swojego kółka. Ale to Lewis ustanawia nas przy nowe kółko. Więc tutaj to znaczy, że Lewis do nas coraz bardziej zbliża. I tak mówię, jeżeli zepsujemy jedne boksy, to jest jeszcze szansa na drugich boksach. Zobaczymy, jak część stawki pojedzie. Wydaje mi się, że tutaj na softach raczej... Jest duża szansa, że zawolą sobie mediumy, tak? Czyli w teorii pod koniec wyścigu, kiedy będziemy mieli super softy, ja powinniśmy być znacznie do nich szybsi. No, jakaś żółta flaga tam za nami. Wow! O ja pierdolę, Vettel palę z wyścigu. Wow, no tego to się nie spodziewałem, słuchajcie. Dobra, pokażmy co zaje. O Jezus Mary, coś ty tu nawalił. Super softy, super mediumy, coś ty dał teraz, człowieku. Kurde, to jest mocno szybko jeszcze, żeby zakładać mediumy, nie? Nie no, jedziemy na obecnej strategii. Zjeżdżamy do boksu, tylko teraz pytanie... O, mocno by zrzucił już oponki. Po jakie oponki zjeżdżamy? Ja bym zjechał sobie po softy. Bo sobie te softy trochę zaszczędzimy przy okazji przez to. Czyli... Kimi również zjeżdża bardzo ładnie. Nie, to troszkę było normalnie ważne, dobra. Kimi również zjeżdża. Dlaczego mnie Kimi wyprzedził? Proszę bardzo, co to ma być w ogóle? Jaki raz Kimi mnie wyprzedził? No kurde, co to w ogóle? What the fuck, jest żółta, w safety car jest żółta flaga, a Kimi mnie wyprzedza w boksie, no... Normalne? No, no właśnie nienormalne, no. Dobra. A, więc Verstappen, który jechał na softach, jest
przed nami. Dobra, czyli właśnie, mówicie, jednak Raikkonen też te polecone są wcigi. Z większość zjeżdża, pewnie są na torze. Duży błąd tego zawodnika, to jest... Daniel Ricciardo ma... A, S, jednak przed Ricciardo. O, bardzo dobrze, słuchajcie, bo Ricciardo teraz przeskoczył... No właśnie, Fernando z drugiej Włochy, to niedobrze. Ricciardo przeskoczył nam tutaj tego... no, Raikkonena. Więc to też dobrze, tylko że właśnie Ricciardo jedzie na softach, więc on tutaj troszkę dłużej przytrzymał na tych oponkach. Też w sensie Ricciardo trochę mógłby zaoszczędzić, ale wydaje mi się, że mógłby już zjechać w sumie, że... Nic by się nie stało, jakby zjechał na chwilę w sumie. Ricciardo w kanapce Red Bulli, w życiu się spodziewałem, że będę przy starcie wyścigów w kanapce Red Bulli. Więc co, stawka się muszę teraz formować. Trochę to zajmie, jak widzicie, rozstrzelni po całym torze. Czyli Alonso nie zakładał mediumów na pewno. Ma softy. Ojej, to już mediumy mógł założyć. Ja pierdolę, skoro że będę odpada, masakra. O, proszę bardzo, Hulk na końcu. PRS 15. Widzę, że część stawki widzę, że nie zjeżdżała. Oko też zjeżdżał, Luis wjechał siódmy. Ale Oko też jeszcze nie zjeżdżał. No, ci co nie zjadą teraz podczas fitkara, to będą po prostu mieli... Będą tak dużo w plecy, że to masakry, słuchajcie, naprawdę. No zaraz co? Wydaje mi się, że 9, 10, no na 11 punktu jest fitkar, najszczęśliej, tak mi się wydaje. 11 albo 12, raczej 11. Nie wydaje mi się, żeby to było szybciej. Daniel, wiecie, tutaj cała stawka się zbierze, to troszkę minie. Czy stawka się powinna zabrać na 10 kółku, nie? Tak mi się wydaje. Potem wiecie, jeszcze jedno takie kontrolne 11 kółeczko. Tak dla bezpieczeństwa. Tak mi się wydaje, bo jeżeli środek wyścigu, być tam początek, safety car to długo siedzi. A podczas... wiecie, a jak jest w środku wyścigu, to nawet jest w stanie siedzieć na kółku. W sensie, że wyjechać na 9 i zjechać na 9, tak? Dobra, ale chciałem VST, chciałem safety car, to mam safety car, więc w sumie to co chciałem zostało spełnione, więc jedyne co teraz pozostaje nam to czekać na restart wyścigu. O, słuchajcie, safety car zjeżdża na tym kółku, więc dosyć szybko nawet. Nie, myślałem, że jedno kółko później, no ale dobra. Więc za chwilę restarcie, chcą safety car sobie tam dawno, bo pojechał, widzicie, o. Więc czekamy na restarcie. Właśnie trzeba tutaj sobie przygotować oponki do restartu. No bo przez większość czasu raczej tutaj safety cara nie jechałem. Jechałem w linii jakoś, wiecie, tak jak wszyscy, zawarte pewne równiutko. Nie zasłania, bo jest na pewno jak wolno. Jakoś... Ja nie kombinowałem za bardzo, w sensie, wiecie, nie? Nie jeździłem jakoś, wiecie, tak na boki. Teraz przydałoby się szybko dograć te oponki. Przydało się gdzieś tutaj wcisnąć już Verstappenowi. Najlepiej było jakby tutaj go wjechać z prawej strony, zmusić go do pojechania inną linią. Albo my pojedziemy sobie inną linią. No nie, to jest fatalna linia, słuchajcie, Jezusiu, no tu była szansa, gdybym nie wjechał na trawnik, była szansa posiedzenia Verstappena. A tak, to dupa, słuchajcie. No niestety nie damy rady, chociaż może tutaj. To jest chyba za daleko cały czas. Chociaż tutaj, teraz. No, popatrzmy, troszkę ścięcie, ale chyba jednak niestety, no właśnie, Verstappen jak przed nami, zobaczmy, czy się nie napędzimy lepiej. Nie, tutaj za jego plecami. Bardzo sobie na miejsce nawet, żeby się wyprzedzić, daję mu tutaj też miejsce do obrony. Z lekkim uślizgiem, ale się udało. Jesteśmy przed oczywiście Verstappenem. No i niestety, słuchajcie, stało się to, czego nie chciałem najbardziej. Czyli, proszę, że się kółko, no nieźle, zobaczmy, że się przebije, nie, nikt nie przebił. Niestety Ricciardo zjechał, znaczy Ricciardo wcześniej zjechał jako na 13 kółku. Verstappen zjechał właśnie na 14. No tu jest problem, bo to się otwiera teraz właśnie Raikkonen, którego ta dwójka Red Bulli tak długo przytrzymywała. No i niestety właśnie tutaj otwiera nam się przez obronę walka razem z kim, co prawda zostało 4 kółka do pitstopów, kolejny drugi pitstopów, więc tutaj znowu będzie bardzo blisko, znowu będzie blisko do pitstopów i znowu będzie blisko do tego, żeby Kimi nie wyprzedził.
I się załóż, do Stolaro się zbliża, tam potem jadą dwa Mercedesy, jedzie Bottas i Hamilton. No i niestety właśnie dla jednego z nich będzie miejsce na podium. Prawdopodobnie, zresztą mówię, tak? To mogę być ja, Raikkonen i jeden z Mercedesów. Czy tam Bottas z Hamiltonem cały czas jadą równiosieńko, więc tam też jest jakaś walka wewnętrzna pewnie. Zobaczymy, czy tam będą jakieś polety zespołowe, żeby Bottas przepuścił Hamiltona, czy coś takiego, czy nie wiem, coś w tym stylu. Bo zobaczcie, że stawka, reszta stawki, tak powiem, no jest jednak znacznie z tyłu. I ta piąta pozycja, na której nie wiem, kto jedzie, to jest ogromna, to tam jest piąte, szóste, chyba siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, następne, no coś takiego, tam jest taka grupka, więc tam 5 kilometrów jest, więc tam walka piąte miejsce cały czas jest otwarta. I czekamy tylko nasze drugie już pit stopy, tam Mercedes coraz bardziej odstają od nas. Ja w tym momencie właśnie nie będę popełniał, Mercedes zaraz bardziej od nas odstają, bo to jest walka tam wewnętrzna, więc oni też biją wewnętrznie. Też sobie, że tak powiem, szkodzą dwa Mercedesy. No a my teraz musimy starać się jeszcze przez trzy okrążenia przetrzymać Kimiego za naszymi plecami. To nie będzie proste, bo Kim już naprawdę bardzo, bardzo mocno zbliżył do nas. No to jest tu za naszym tylnym skrzydłem. No i będzie mu... Będzie w sumie mi dosyć ciężko obronić się, no ale nie wiem, że nam się uda. Do czasu zjazdu do boksu i znowu tak jak mówię, po prostu, no w sumie nie ma kto nas przeprowadzić w boksie, bo maksymalnie na raz jadą 3 samochody, tak? 3 bolidy, ewentualnie ja, Raikkonen i jeden z Mercedesów, więc tutaj za duże blokady to nie będzie. A myślę, że zdążymy już, chociaż tutaj boks jest tak śmiesznie skonstruowany, wiecie, tak wjazd do góry, najpierw tak górą, którą rozkręcamy, więc tutaj ci kierowcy z tyłu tam może, nie no, nie mieliby szans na nas dojechać, więc tutaj wydaje mi się, że no, maksymalnie jak to macie 3 bolidy na raz, żeby mogli dojechać do boksu, więc się tak już nas, no, tutaj przed ustawki, więc wydaje mi się, że tutaj mowy o przylokowaniu w boksie raczej nie będzie, więc o tym możemy mówić spokojnie, teraz tylko właśnie o to, żeby Kimi na szczęście tych, no, już prawie pozostałych dwóch krążeń nie był w stanie po prostu nas w stanie wyprzedzić. No i bardzo zjechał Raikkonen i Bottas w tym momencie, więc to jest zła informacja dla nas, trzeba to stworzyć bogatą mieszankę. No i najlepiej by było, jakby nie popełnić błędu na tym kółku. Niech Hamilton zjechał już wcześniej. No, że tak powiem, teraz przydałoby się pojechać na tyle dobrze to kółko, żeby móc wyjechać ponownie na pierwszej pozycji z boksu. Fernando has just pitted. Nawet pokazał mi, że trzecia pozycja, tak? Fernando po raz trzeci w boksie dzisiaj, w dzisiejszym wyścigu. Dobra, na razie jest okno boksu na pozycji pierwszą i oby tak było przez całe okrążenie. Lekkie problemy, że się ustabilizowałem bolid. Trzeba nie monitorować to. To cały czas było utrzymane na pozycji numer 1. To też czasami może być zwodne, pokazanie, że wyjadę 7, a tak naprawdę na miejscu 7 jest jakaś grupka 15 kierowców i wychodzi na to, że albo wyjeżdżam przed nią, albo za nią, tak? Więc proszę bardzo, Stroll jest nawet przed Hamiltonem, ale co zauważyłem zauważyć, nie wiem gdzie jest Raikkonen, bo Raikkonen musiałby się chyba utknąć. Musieli chyba jakoś nierówno zjechać, bo Stroll okej, gdzieś wyjechał, widzę, że wyjechał przed Hamiltonem. Ale co, Hamilton wyprzedził Bottasa i wyprzedził w boksie i Bottasa i Raikkonena, no to nieźle byłoby, słuchajcie, zobaczymy zaraz jak zjedziemy. No tam wiecie, Stroll tam jest ta ostra grupka, więc oni tam są osłabowani, więc prawdopodobnie wyjdziemy sobie spokojnie w tej pierwszej pozycji. No to jest ciekawe, bardzo jestem ciekaw tych boksów, na której pozycji wyjechał. Dlaczego tak się stało tam z tyłu stawki? Ale to szybko próbowałem. Dobra, nie do tej linii, której trzeba. Dobra, nie pokazuję mi na której pozycji wiele. Dobra, nie pokazuję. Dobra, cyk, zjeżdżamy. Super zawciki. Wyjeżdżamy, no i to będzie, tak mi się wydaje, że dobra, zjechał ten Bottas Hamilton, czyli Raikkonen jest czwarty. No, no, za 15, bardzo ładnie. Ulala, Kim jest czwarty, no to nieźle. No. Nie, że nieźle, tylko że źle, no w sumie tak, no, no nie źle. No właśnie źle, słuchajcie, bo wychodzi na to, widzicie, że
teraz pojawiają, znaczy że lepiej te boksy. Nie wiem, czy będzie to nie są przyblokowane prawdopodobnie, tak mi się wydaje, no bo inaczej nie widzę. Tylko że ten problem jest taki, że ja teraz jestem na super softach. Dwa Martezy są na softach, a Kimi jest na... Kimi jest też na bardzo softach. Daniel Ricciardo w ogóle jest piąty, wow! On musiał założyć w takim razie, że będziemy tak, co widziałem, wiecie. I piąta pozycja dla Ricciardo jest 16, naprawdę rewelacja. W takim razie rewelacyjny wynik, rewelacyjny wyścig musiał być dla niego. To w sumie to jest już rewelacyjny wyścig dla niego, jeżeli... Więc tak w teorii, to ja powinien teraz zyskiwać nad nimi. Jeżeli będę utrzymał dobry tempo, nie popełniał błędów, to powinien zyskiwać nad nimi, widzicie. Bo to jest zamieszanek. I nie mam pojęcia, dlaczego dwa razy założyli softy. Czemu nie założyli jeszcze raz super softów? To mnie dziwi. Ja mam przecież świeże softy, nie wiem, może oni nie mieli żadnych mieszanek już super softów. Ale ja mam świeże, więc tutaj możemy sobie na takiej takowej pojechać. Proszę już teraz do mety. Więc za chwilę wysypiesz kółko, 8 kółek do końca. No właśnie, no okej, Bottas teraz nie powinien mieć DRS-u na mnie. No to mniejsza o to. Ważne jest w sumie to, żeby do końca tego wyścigu się przed nim utrzymać. I to będzie, słuchajcie, potężna przewaga, bo ja zyskam 13 punktów kolejno już teraz nad Kimim, który będzie 33, a nad Vettelem kolejne 25, bo tam będzie w ogóle chyba 40 tam parę, więc to będzie już masakra, bo Vettel... No bo ja sobie zaszkodził mocno tym, że teraz oprócz tego wyścigu. No i Kimi nie straciłby nie dać na górze, bo tylko się na punkty przyjechał na pozycji drugiej. No tak to najwięcej będzie się odrabia Hamilton, który będzie drugi. On tam w tabeli nisko rokuje, więc w sumie dla niego to jest dobrze. Bo tam też tam chyba, nawet nie czy nie dzieli ich tam punkt różnicy wszystkiego między Mercedesami, więc tutaj... No Mercedesom się przydadzą punkty do... żeby próbować dogonić Ferrari w klasyfikacji konstruktorów. A przy okazji, żeby tutaj odrabiać właśnie, że Hamilton zaczął odrabiać do Vettela w sumie, który jest na pozycji trzeciej. Hamilton jest czwarty, Vettel teraz on nie ukończył. Hamilton zyskał do niego 18 punktów, no i Bottas 15, więc tutaj żeby się panowie zbliżyli trochę do tej czołóweczki, bo na razie to Mercedes w sezonie mocno odstają. Jestem ja i potem dwie Ferrari na górze, potem dwa Mercedesy, no i kurde, zobaczcie, że Hamilton jakoś się odłączył od Bottasa i Kimiego. Tu jest lekki problem, przybyliśmy na prostą. Zobaczmy, powiedziałem cały czas, widzicie, nie wiadomo czemu zwolnił. Nie będzie w ogóle próbował. Nawet się nie pokażę boosterku, widzę. Więc no spoko, dziwi mnie, że aż tak wystrzelił. A, bo tam widzę się ten. Ten ma problemy, widzę z tym. Oj, to ja będę miał teraz problemy z Luisem bardzo. No robi się bardzo nieciekawe, słuchajcie, bo teraz nie działa się wcisnąć mu. Przydałoby się tutaj mu wcisnąć. Do zamknąć najlepiej, dobra, chociaż no będzie ciężko, dobra, zamknięty. Ale zobaczcie, tam bot został zajęty, Bottas z Rekonem walczy, więc oni będą tracić mocno. A Luis widzę zdeterminowany mocno, żeby nawet wygrać ten wyścig, żeby jak najwięcej punktów zrobić. No, 6 kółek do końca wyścigu, będzie naprawdę z Luisem tutaj ciężko. Ale właśnie mimo tej różnicy mieszanek, jednak to widzę, że wciąż Hamilton jest szybszy. No, ale miejmy nadzieję, że nie będzie w stanie nas uprzedzić aż do ostatniego 28 kółka. Tak więc słuchajcie, jesteśmy już na ostatnim okrążeniu tego wyścigu. No i zobaczcie, że przyjeżdżamy tutaj bardzo blisko jesteśmy siebie. Hamilton i Raikkonen. Raikkonen zdarzył przedzielić Bottasa i kompletnie zobaczył mu odjechać. Zostawił go mega w tele, zobaczcie, gdzie jest Bottas. Więc tutaj przepraszam, tutaj będzie nie, żeby nie powinien być ciężko, w sensie tutaj ewentualnie teraz ta jedna prosta może być problemem. Ale tu sobie na niej włączymy bogatą mieszankę. O, no to może tak może być problem. Powiem wam, że ten wyścig mi się bardzo słabo, jakby bardzo ciężko mi się jechało. Powiem wam, że nie jestem zadowolony z tego wyścigu. Wiecie no... Tak, powinniśmy spokojnie pojechać, dojechać na pierwszej pozycji, chociaż tutaj nie. Tak jednak jedziemy na pierwszej pozycji, więc wygrywamy, słuchajcie, wyścig. No, Grand Prix Malezji. Więc jeszcze raz gratulacje.
Więc wygrywamy, słuchajcie, ten wyścig. I powiem takiego, wracając do tego tematu, niestety, no, dosyć słabą się czym. Ja nie jestem zadowolony z tego wyścigu, nie wiem jak to tam z waszej perspektywy mi wyglądało, ale ja z tego wyścigu, słuchajcie, nie jestem zadowolony. Erik się mi zacieszy, oczywiście. W spektakularny sposób Kroty mi nie powiedział, raczej, że... Powiem wam, że no te oponki są przez to już były naprawdę bardzo blisko zużycia, tam już dodawało się spokojnie z zjazdu do boksu. No, nie jechał mi się dobrze, jakby tak... nie wiem, co dobra, wstaję na pierwszy raz. Jakoś nie jechał mi się to dobrze po prostu. Wydało mi się, że... tak... No, jakoś ciężko się jeździć do Malezji. Torek do oglądania lubię, ale do jazdy jako samemu właśnie przejechać, to Malezji właśnie nie lubię kompletnie, naprawdę. Nie lubię Malezji. Właśnie tutaj ze względu na to, iż... iż to jakoś nie leży, po prostu mi technicznie ten tor, nie jestem w stanie go przejechać. Technika tego toru mi przewyższa. Dobrze bardzo, jednak 5 punktów nawet wydał. Nie, Alonso z 5 punktów, o 5 punktów z 18 punktów. No, ale jest okej. Alonso, patrzcie, zobaczcie jednak. Daniel rzeczywiście. He's come through the field so well today, you know. Well deserved. Wow, naprawdę. No, zjechał w sumie lepiej pistop, więc nie ma co się dziwić. Alonso trzeba pistopami, nawet na 12 miejsce dojechał. Przed Oconem, proszę bardzo. Max padł na 8, wow. Aż nawet. Kwiat 7, wow, to mnie zdziwiło. Grożą wypchnął ze Sainza z punktów. No, Palmer tutaj właśnie ten nie ukończył tego wyścigu. Eriksen na końcu, właśnie nawet Hulkenberg, Sniper Bloodline, proszę bardzo. Dobrze, jak tylko w rankingu wyglądała właśnie 3-4 punkty nad aż 40-50 metrem, to jest w ogóle Lewis teraz, a nie, myślałem, że Lewis jednak jest przed Bottasem, no proszę bardzo. Więc Lewis z drugim miejscem zdobywa punktów 18, Bottas 12, więc o 6 punktów się do niego zbliża. Dalej to jest różnica 9 punktów między panami w Mercedesie. No i co? No i Perez dosyć daleko, ale zobaczcie, że pojechał swoją przewagę Perez. Znaczy nie, no teraz sobie zmniejszył przewagę nad dwoma Red Bullami. Max już, no prawie, zobaczcie, no 28 punktów dotarcie do swojego teammate'a, strasznie dużo. No i tutaj Alonso, zobaczcie, no 14 punktów do Ocona, no to jest jednak w sumie dosyć na razie dużo. Tylko punkt nad Hulkenbergiem, zobaczmy tylko jak to konstrukcja wygląda. Mercedes 78 punktów za Ferrari, jest aż 148. No tutaj różnica 3 punktów między Force India a Red Bullami, więc tam jeszcze pewien problem będzie toczyła się walka aż do końca sezonu. Tak więc zobaczmy, może jakieś premie od sponsora by się wydało. Fajnie by było, nie? W sensie jakąś premię taką. Ale zobaczmy też jak rewelacja z Kimi, bo w sumie przejechałem przed Kimi, tak? Kimi przejechał. No punkt za podium dostanie Kimi na pewno. Zobaczmy tutaj to dostanę, nie, na razie było nic. Premię przyszedł kierowca się dochodzi do tego. Rewelacja z Kimi. No 4-4, więc tak, więc na równi. On dał zaraz przed nasze przedłużenie, a ja za pozycję końcową. Więc to wszystko do okej. Tutaj punkty kariery. No niestety nie dostajemy żadnych punktów od sponsorów. A nie, one są w ogóle dobro po weekendzie coś takiego. No mniejsza o to. Generalnie i tak czy jak nas na tą część tutaj nie stać, bo ona i tak kosztuje, zobaczcie, 1500 tutaj nas, nie wiem, o punkty zasobów kosztuje, więc tutaj jeszcze dużo nam brakuje, no po tym ulepszeniu już będziemy lepsi od Renacki, to znacznie. Mocno też zbliżymy do Mercedesów, ale to jeszcze wszystko, słuchajcie, przed nami. Tak więc ten weekend Japonia. Nie wiem jak się sprawdzimy w Japonii, też jestem tego ciekaw, też technicznie to, też czasami mam problemy, raz tak, raz mam problemy, raz nie mam problemów, więc taki też w sumie taki balansujący ten tor. No ale ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś pewny komentarz, dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, aby być na bieżąco z moimi filmami na moim kanale. Tak więc co, do zobaczenia, cześć!